Dzień dobry. A ja dzisiaj znowu w lesie. Bardzo jest dzisiaj ciepło, pomimo tego, że nie ma słońca. To jest fajna pogoda, wiosenna bardzo zresztą. No i ptaszki śpiewają. I pachnie lasem. Więc przyszłam sobie tutaj pokontemplować, posiedzieć, pospacerować. Śniegu nie ma, więc fajnie się chodzi. No i oczywiście zawsze szukam jakichś takich tematów, które w ostatnim czasie przerobiłam w swoim życiu, czegoś doświadczyłam, no i chcę się podzielić. Wczoraj byłam na planie filmowym, statystowałam do filmu nowego, kolejny już zresztą raz. Bardzo lubię chodzić na takie spotkania, dlatego że zawsze można tam poznać fajnych ludzi. A ja bardzo lubię taki bliski kontakt z drugim człowiekiem. Lubię obserwować ludzi, lubię z nimi rozmawiać, lubię patrzeć, jakie mają w sobie emocje. Bo dzięki temu się uczę i ja się właśnie uczę od innych. I wczoraj to była dla mnie taka właśnie lekcja. Byłam uczniem, obserwowałam i doświadczałam nowego środowiska, bo za każdym razem film jest inny, są nowi ludzie. I czego się dowiedziałam? Dowiedziałam się wielu, wielu różnych rzeczy. A jeszcze wspomnę, ten film w ogóle był w ogóle nagrywany, ta scena, w przepięknym miejscu, no bo nad Morskim Okiem, na Morskim Oku. A jak wiecie, tam jest pięknie, ci co nie byli, a ci co nie byli, no to musicie uwierzyć mi na słowo. Może uda mi się wrzucić tutaj jakiś film. A ci co mi wierzą, bo byli, no to wiecie jak jest. A wczoraj była przepiękna pogoda zresztą. No i cudownie świeciło i było naprawdę fajnie. Taki plan, to jest długa w ogóle, to jest cały dzień właściwie, bo zaczęliśmy o 8:00. Za czym się przebraliśmy, za czym nas ucharakteryzowano, uczesano, czy tam zrobiono nam fryzury. To trochę zajęło, zanim ruszyliśmy na Morskie Oko, a później czekaliśmy na zachód słońca, dlaczego na zachód słońca, bo podejrzewam, że najlepiej się nagrywa, kiedy nie świeci prosto w kamerę. O, i tyle. No i czekaliśmy do tego zachodu słońca. No i kiedy już tam udało się wszystko nagrać, zmontować, wróciliśmy późnym dość wieczorem, bo około 21:00 do domu. Ja byłam o 21:00, inni przyjezdni, podejrzewam, że jeszcze później. Cały dzień, ale ja lubię takie doświadczenia. No i czego się dowiedziałam? A mianowicie na przykład obserwując nas, Polaków, bardzo dużo widzę w nas pięknych rzeczy, jakie mamy w sobie, jako kulturowo w ogóle też takich i w ogóle my jako ludzie mamy fajne takie cechy osobowościowe, jesteśmy i zabawni, i spontaniczni, i mamy poczucie humoru, i w ogóle my jako ludzie lubimy być w grupach, lubimy być blisko siebie, i to też było piękne. Fajne też było to, że bardzo dużo przyszło na taki plan starszych ludzi. I to też jest fajne, bo pokazuje mi to pokazało, jak wiele jest takich ludzi właśnie aktywnych w swoim wieku jeszcze, że ciekawych i takich wrażliwych osobowościowo. W ogóle też zauważyłam, jak wielu jest fajnych, wrażliwych mężczyzn, z takich i męskich, i łagodnych, i spokojnych samych w sobie.
Zobaczyłam też, jak kobiety są zaradne takie i nawet zorganizowanie różnych rzeczy, to mnie to fascynowało, że kobietki są takie, potrafią naprawdę wiele zrobić, wiele zdziałać. Ja tak mówię ogólnie, z tych rozmów, z których wywnioskowałam te różne rzeczy, ale też z obserwacji właśnie. No, na planie były naprawdę różne osobowości, bo od statystów, po produkcję, czyli takich ludzi artystycznych, którzy tam coś tworzą, wymyślają różne sceny, po aktorów, po była tam muzyka, był taniec, byli też ludzie, którzy zajmują się tym całym sprzętem, dowozem nas, odbiór, karmieniem, więc naprawdę tego wszystkiego było bardzo, bardzo dużo. I naprawdę mamy tak szereg różnych osobowości, zachowań, emocji i takich różnych rzeczy i ciekawi jesteśmy na swój sposób, mamy różne fajne rzeczy w sobie, z których my możemy czerpać. Dla mnie to było bardzo fascynujące, to jak wiele potrafimy zrobić i jacy jesteśmy w ogóle zaradni, ambitni i tak dalej. Tak mówię ogólnie, ale dobra, do rzeczy. Więc wiele rzeczy mi się bardzo spodobało, ale dzisiaj też muszę zwrócić uwagę na to, jak wiele w nas jest niestety jeszcze takich dziwnych, starych programów, które blokują nas w ogóle przed jeszcze większym działaniem, przed jeszcze większą taką mocą, powerem takim do życia. Jak potrafimy czasami zarażać się takim negatywizmem, takim w sobie jakimś strachem, lękiem, myślami, które gdzieś w nas wprowadzają w taki stan, niestety jakiegoś gorszego samopoczucia. Co mam na myśli? Wiecie, zauważyłam, że my Polacy bardzo lubimy rozmawiać, oczywiście różne nacje, nie tylko Polacy, bo w różnych krajach też i mieszkałam, ale i podróżowałam. Mamy taki właśnie jakiś wrodzony talent do chorowania, wiecie. Mam na myśli to, że mamy tak zaprogramowane, że choroba jest tak stanem naturalnym, że jest to aż po prostu straszne, bo wiecie, każde, mam na myśli na przykład to, że nawet na planie, każde takie jakieś niedogodność związana z zimnem, wiatrem, słońcem, jak jest za gorąco, za zimno, mokre nogi, bo śnieg, bo mróz, bo coś tam, my od razu, pierwsze co, będę chory, będę źle się czuć, potrzebuję, nie wiem, jakichś już tabletek od razu, już naprzód patrzymy, że będzie z nami, z naszym zdrowiem coś nie tak. Jesteśmy tak zaprogramowani, że nasze ciało jest ciągle w jakiejś chorobie. My sami wywołujemy chorobę, nawet jej jeszcze nie ma, my już ją wywołujemy. Jak mało odporni jesteśmy na zimno w ogóle, na różne warunki pogodowe, my tylko narzekamy, my tak naprawdę jesteśmy bardzo odporni, my tylko po prostu narzekamy i my tylko szukamy takiej atencji i takiego, widzimy, jak ludzie po prostu ciągle mówili, zimno, źle, że coś tam, że już chcieliby wracać, że za długo, że ta niecierpliwość taka, że trzeba gdzieś na coś poczekać, na swój czas, żeby na przykład wejść na plan. I w kółko było takie, kurde, jakie to jest straszne, że my od razu pierwsze co, to my pędzimy do tych chorób i do tego, że my będziemy, z nami coś będzie nie tak. Jakiś kaszelek, katarek, już jesteśmy chorzy. Od razu automatycznie trzeba iść do lekarza, trzeba, wiecie, my sobie to po prostu też po części wmawiamy, to jest nasz program, a ten program wychodzi z tego, że nam zabrakło, moim zdaniem, gdzieś jakiegoś w przeszłości, w dzieciństwie,
jakiejś takiej miłości, ciepła, atencji, jakiegoś takiego zwrócenia uwagi na nas. Zabrakło nam przede wszystkim miłości naszych rodziców i my przez to, przez wiele, wiele lat, będąc już jako dorośli ludzie, po prostu użalamy się nad sobą, ale też to użalanie jest takim, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby ktoś mnie pożałował, żeby my też sami tak w jakiś sposób też siebie tłumaczymy, że no dobra, jak jestem chory, przeziębiony, to nie pójdę do pracy albo czegoś tam nie zrobię. My już sobie z góry planujemy, układamy sobie w głowie jakąś myśl tylko po to, żeby z jakiegoś powodu czegoś albo nie zrobić na przykład, albo ja w jakiś sposób tłumaczyć sobie nasz stan, nasze samopoczucie. I trochę to jest takie, wiecie, naprawdę straszne, że my ciągle gadamy o chorobach, o tabletkach, o lekach, o aptekach, o lekarzach, o operacjach. I my tego nie potrzebujemy. My jesteśmy zdrowi sami w sobie. My jesteśmy zdrowi. My jesteśmy tylko zaprogramowani tak, że jesteśmy chorzy. My nie potrzebujemy żadnych leków, my nie potrzebujemy żadnych kapsułek na jakieś tam różne nasze organy. My tego nie potrzebujemy, bo my mamy, kiedy my wyczyścimy w sobie różne emocje i te różne wszystkie takie rzeczy, które nas blokują przed takim fajnym, lekkim życiem, to my zobaczymy, że my naprawdę nie potrzebujemy, my możemy sami sobie dać to zdrowie i poprzez sposób myślenia, bo wszystko jest w naszym umyśle, wszystko, ten cały program ewolucyjny jest w naszej głowie, my zostaliśmy tak zaprogramowani, przyjęliśmy to z pokolenia na pokolenie po prostu i my to powtarzamy. Wystarczy zadbać o siebie, o swoją głowę i naprawdę, żadne zimno nie będzie cię dotykać, ani żadne choroby, ani jakieś takie rzeczy nie będą cię blokować przed życiem. Bo choroba jest zawsze jest takim wołaniem o zwrócenie na siebie uwagi. Wymyślamy sobie chorobę tylko po to, żeby w jakiś sposób zatrzymać się i na siebie spojrzeć. Tak sobie jakoś wymyśliliśmy. Wielu tak ludzi sobie wymyśliło. My tego nie chcemy. Ale w naszych programach i korzeniach właśnie płynie coś takiego, że jak będę chory, to się zatrzymam, to zwrócę na siebie uwagę, to inni zwrócą na mnie uwagę. Tylko że dokąd to prowadzi? Jak my możemy sami sobie dać tą miłość? My możemy sami się uwolnić od tych wszystkich traum, tych trudnych rzeczy. My możemy być zdrowi. Wystarczy powiedzieć, jestem zdrowy, czuję się wspaniale. Podążać właśnie za tą myślą. A kiedy coś boli, kiedy jest nam źle, to zwrócić uwagę, dlaczego to boli. Bo często jest tak, że to są jakieś stany emocjonalne, a często jest tak, że my nie dbamy o siebie gdzieś, o nasze zdrowie w jakiś tam sposób. To jest daleka droga, jak widzę i patrzę do tego, żeby zacząć odżywiać się bardziej roślinnie na przykład, lżej, aby odrzucić pewne rzeczy, które zaburzają nasz organizm do takiego prawidłowego funkcjonowania. Tak, wiem, że wszystko jest smaczne i dobre i jemy wszystko to, co nam smakuje, tylko co to robi z naszym ciałem? Oczywiście jest taka pewna droga, że w momencie, kiedy pomyślimy sobie, że to jedzenie nam nie szkodzi, to ono nam nie będzie szkodziło. Że to powietrze nam nie szkodzi, no nie będzie nam szkodziło, ale do tego potrzeba drogi i takiej wysokiej świadomości, że to na mnie nie wpływa w jakiś tam sposób. A my jesteśmy zaprogramowani tak, że kiepskie jedzenie wpływa na nas negatywnie.
Wiecie, o co mi chodzi, bo tutaj po prostu potrzeba takiej wysokiej świadomości, że jestem świadomy, że żadna rzecz na mnie nie działa negatywnie, że to jest i tam myślę, że ja coś jem i to na mnie dobrze wpływa, załóżmy. Albo jestem w jakimś miejscu, jakaś tam pogoda, deszcz, zmienne warunki pogodowe. Przecież my, jak zmienia się pogoda, to pierwsze co mówimy, no pogoda się zmieniła i już jestem, i idzie wiosna, są takie temperatury różne, dziwne i zaraz chorujemy, łapiemy jakieś tam wirusy, grzyby. Być może, ja nie wiem, może i tak. Natomiast to też jest też jak myśl taka, że jak tak myślimy, że łapiemy wirusy od innych ludzi, że pogoda przez pogodę zmienia się nasz stan zdrowia, no to też tak będzie, no po prostu. Dlatego tutaj chciałabym zwrócić uwagę. Kolejna rzecz, pieniądze. My ciągle gadamy, co ile kosztuje, ceny, wzrost cen paliw, sytuacja u naszych sąsiadów, różne jakieś takie rzeczy związane ekonomicznie, ekonomiczne na przykład. Cały czas w kółko my mówimy o tym, co się opłaca, co się nie opłaca, liczy się czas i pieniądze. Wiecie, to jest okej, naprawdę, no pieniądze są ważne i one są potrzebne i ja też nie jestem jakaś, ja też muszę z czegoś żyć, no nie żyję słońcem, przecież nie karmię się. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę, że my w tym wszystkim ciągle mamy ten schemat, że my mówimy tylko o takich rzeczach, że nie ma w nas takiej pasji życia, wiecie, pasji, że cieszymy się właśnie każdą zmianą temperatur, czujemy tą każdą zmianę temperatur, łagodnie ją przechodzimy, bo czujemy, jesteśmy w tym. My gdzieś jesteśmy, to my chcemy od, do i nie czerpiemy przyjemności z tego, tak odbębnić często. Przychodzimy, coś robimy, aby tylko odbębnić, nie? Fajnie, albo nie wiem, takie rozmowy były na temat pracy, że im łatwiejsza praca, tym lepiej i wtedy wpadają pieniądze łatwo i lekko, ja sobie leżę i sobie coś tam. No wiele takich rozmów. No nieraz pewnie słyszeliście, że super, idę sobie, jadę gdzieś tam, fajnie, że płacą, ja sobie jestem gdzieś tam w podróży i korzystam i jeszcze mi płacą. Tylko czy ty to lubisz, nie? Bo to też jest ważne, czy ty to lubisz, czy to jest to, co ty robisz, czy ty jesteś wtedy w zgodzie ze sobą, żyjesz, czy jesteś blisko rodziny, czy jesteś blisko swoich dzieci na przykład, nie? Czy ty robisz to z pasją, co robisz, nie? Bo to też jest ważne. I właśnie my tak żyjemy na pół gwizdka, nie ma w nas takiej pełni życia, takiego, że wchodzimy w coś, jesteśmy w tym, przepraszam, i po prostu żyjemy w tu i teraz, tak jak jest. I wiecie, to nie ma nic naprawdę w tym złego, że my rozmawiamy o pieniądzach, tylko że my ciągle gadamy o tych pieniądzach i żyjemy właśnie tylko tymi pieniędzmi. Jest tyle pięknych rzeczy wokół, którymi możemy się dzielić. Są różne piękne historie, są różni ludzie, których warto posłuchać, nie? A niestety te tematy, one w kółko się kręcą i jakoś tak ciężko w tym wszystkim, wiecie, no... tak znaleźć takiego więcej luzu, wiecie, bo to są takie tematy, które jeszcze w naszym społeczeństwie się napinają, nie? To są takie jakieś tam polityczne, pieniądze, religie, czy jakieś tam takie rzeczy. One wciąż gdzieś w nas zaburzają nasz spokój. Trzeba w to po prostu wejść, w to życie i być w tym. Dzielić się jakimiś swoimi pięknymi doświadczeniami, które mamy, nie? I żyć, i po prostu nie czekać od do, a żyć. Nie liczyć czasu, godzin ciągle i patrzeć, co będzie jutro, co będzie pojutrze. Po prostu być w tym momencie. To jest trudne, bo to jest i dla mnie trudne. Ale to jest możliwe. I widzę to za każdym razem, kiedy pracuję ze sobą, bo ja też to przepracowuję, cały czas to przepracowuję w sobie, bo to jest proces.
żeby się pozbyć tych programów, ale możemy wejść naprawdę wysoko i możemy robić fajne rzeczy z miłością i cieszyć się. I życie takie stanie się bardziej artystyczne, bo dostrzeżemy piękno nawet w zachodzącym słońcu czy w śpiewających ptakach na przykład, nie? Ale nie tylko o przyrodę tutaj chodzi, nawet spotkanie z drugim człowiekiem. Bardzo podobało mi się też to, że tam była taka ludzie w różnym wieku, czyli od starszych po dzieci. To było piękne, że my potrafimy się łączyć ze sobą i te kultury, one się pomimo różnic kulturowych, znaczy z różnych jakichś takich światopoglądowych też, bo każdy jednak myśli inaczej jeszcze. I to jest też fajne i piękne, ale pomimo tych właśnie różnic takich wiekowych, to naprawdę to było fajne, że potrafimy usiąść ze sobą i pogadać o różnych fajnych rzeczach też, nie? I to jest takie piękne. Co jeszcze? No, wiecie też taka rzecz na temat alkoholu. Ja tak się zastanawiam, no nie ma nic z tym złego, że pije się od czasu do czasu, że jesteśmy gdzieś, sama wyjeżdżałam w podróży, lubiłam napić się jakiegoś winka albo czegoś takiego regionalnego, co mi smakowało, nie wiem, jest to normalne, tylko że chodzi mi o to, że my w naszej kulturze mamy coś takiego, że Trzeba się napić, przychodzi weekend, trzeba się napić, idziemy gdzieś na imprezy, trzeba się napić, nie? Zresetować. Że jakby alkohol jest taką częścią naszego celebrowania życia. Też nic w tym złego, ale wszystko jest do czasu, wiecie, bo wiecie, alkohol wiele narobił szkód w dużej ilości. Wielu rodzinom, wielu dzieciom. Później te dzieci też są poturbowane przez to życie, wiecie. Alkohol też w jakiś tam sposób źle wpływa na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie, nie tylko emocjonalne, ale też wiem, że alkohol i wiem, bo sama go piłam kiedyś w jakichś tam większych ilościach, jak byłam młodsza. Otaczałam się też ludźmi, gdzie było dużo alkoholu. Zalewamy nasze emocje, nasze bóle, nasze lęki, nasze strachy, naszą nudę, nasze zrezygnowanie, pęd i zmęczenie zalewamy alkoholem, bo kiedy jesteśmy w takim rytmie biegu, na przykład, też taka kolejna rzecz, jesteśmy w takim rytmie jakiegoś pędu i nagle zwalniamy i nie ma, nic się nie dzieje wokół nas, i zaczynają dochodzić do nas jakieś różne emocje, stany, cisza, to my nie chcemy być w ciszy i musimy się napić, żeby to zalać, żeby ten ból zakryć, co tam ból, zmęczenie, smutek, niezadowolenie z jakiejś rzeczy z życia, z pracy, z tego wszystkiego. Tak też sobie robimy, nie? Albo ten alkohol... Wiecie, no jest takim już nawykiem kulturowym i nie zwracamy uwagi, jak się czuje nasze ciało, nasz umysł, co się z nami dzieje. Po prostu, no, napijemy się i tyle, i jest dobrze, tylko że no, wszystko jest do czasu, nie? Wszystko i nasze zdrowie, nasze samopoczucie i nasze różne rzeczy, jak jest nadmiar tego, to i nawet psują się różne rzeczy wokół przez ten alkohol. Nie tylko alkohol, ale... Ja bym tutaj powiedziała, że wszystko w nadmiarze szkodzi i duża ilość tego, co my pochłaniamy, czy jedzenia na przykład, to też jest zakrywanie swoich emocji, czy różne używki, to też jest zalewanie swoich emocji, nie? To jest szukanie gdzieś w sobie... takiego, znaczy to jest my nie chcemy czuć tych emocji, tego bólu, bo on jest, my nawet za bardzo też nie wiemy, że można z nim pracować, a można żyć bez używek, można żyć bez kompulsywnego objadania się, można żyć bez alkoholu i różnych rzeczy,
Ja nie piję w ogóle alkoholu i go nie potrzebuję. Nie jadam też w jakiś tam sposób ciężko, bo też nie potrzebuję. Nie objadam się, bo też nie potrzebuję. Kiedyś tak nie było. Bo dlatego, że kiedyś ja czułam, że no niestety, no nie, ja kiedyś nie widziałam tego, ile bólu jest w nas, ile jest w nas cierpienia, znaczy ile jest we mnie cierpienia osobiście i to cierpienie ma każdy. Tylko nie każdy się potrafi do tego przyznać, nie? No właśnie, ale mamy to w sobie i to jest, i wiecie co, tu nie ma co się obwiniać siebie za to, że my mamy to, ale trzeba tylko zwrócić uwagę, że ja to mam i zobaczyć to, nic więcej. Jeśli nie chcesz tego, nie zmieniaj, nie zmieniaj tego na siłę, ale zwróć tę uwagę, że ty to masz, że ty to masz, że to są programy, że wszelkie choroby, uciekanie do używek, alkohol, to jest uciekanie od emocji, to jest uciekanie od siebie, uciekanie od tego, co ja chcę tak naprawdę, bo nie chcę siebie usłyszeć. Usiądź, usłysz siebie, pobądź ze sobą, kochaj siebie dotrzyj do tych emocji bolesnych, bo tam jest dużo, dużo fajnych rzeczy i możesz to uwolnić, możesz wejść na taką drogę, gdzie będziesz robić to, co kochasz, zmienisz sposób myślenia, sposób mówienia nawet. Twoje tematy będą dotyczyć zupełnie innych rzeczy. Twoje życie stanie się większą pasją taką i wybacz sobie różne rzeczy, bo jak ty wybaczysz sobie, to poczujesz się lepiej, nie? Zadbaj o siebie wewnętrznie. No dobra, film jest już długi, kończę. No dobra, to trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że zostałam zrozumiana. Jeśli nie, no to jest mój sposób patrzenia. Każdy ma inny i ja to szanuję. Ja się dzielę własnym. Zdrowia Wam życzę, ciepła, uśmiechu i pozdrawiam z gór. Hej!